Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Weroniki Jaczewskiej pod tytułem Niegrzeczny Prezes. Czyta Laura Breszka. Dla BB. Mam nadzieję, że byłabyś ze mnie dumna. Najlepsze chwile naszego życia rodzą się ze złych pomysłów. i Igomaniak Tłumaczenie: Sylwia Hojnacka. Playlista Ale Farben, You Not Us Kelvin Jones Only Thing We Know Arctic Monkeys Snap Out of It The Cooks Sway Kunks Ephemerals I Feel So Bad Rita Ora Anywhere Fice Tom Gregory Never Let Me Down Rozdział pierwszy Promienie słońca wpadały przez okno i łaskotały jej twarz. Kolejny dzień budził się do życia, a dla Leny Artel oznaczało to tylko jedno. Musiała wstać, założyć na twarz maskę obojętności i jakoś przetrwać ten dzień. Co gorsza, dzisiaj do zwykłej maski musiała dodać naprawdę porządny makijaż. Wczorajszy wieczór powinna spędzić w mieszkaniu przed telewizorem, a nie z przyjaciółkami robiąc rajd po barach i klubach. Wypiła stanowczo za dużo wina i drinków, chociaż wiedziała, że rano będzie musiała jakoś zebrać się do pracy. Takie zachowanie było do niej niepodobne, ale i okazja była niecodzienna. Dzisiaj przypadała pierwsza rocznica jej rozwodu. Tak, rozwodu. I to był tylko jeden z powodów, przez które nie chciało jej się wstawać. Marzyła o tym, żeby naciągnąć na głowę kołdrę i ukraść choćby dodatkowe pięć minut snu. Jednak natarczywe dźwięki powiadomień z telefonu na to nie pozwoliły. Słodka melodyjka dudniła jej w uszach, potęgując ból głowy i suchość w ustach wywołane największym kacem w historii ludzkości. No cóż, i tak powinna już wstawać. Niechętnie sięgnęła po telefon, który leżał na szafce obok łóżka. Jedno zerknięcie na ekran sprawiło, że jej usta wypełnił gorzki posmak. Po dziesięciu latach obchodzimy pierwszą wspólną rocznicę, z której naprawdę się cieszę. Nie pozdrawiam. P. Zawsze, gdy widziała na wyświetlaczu numer swojego byłego męża, Piotra, jej wnętrzności skręcały się w małą kulkę, która stawała w gardle, uniemożliwiając wzięcie głębszego oddechu. Ale nie tym razem. Tym razem Piotr rozpalił jej gniew jak butelka z benzyną rozlana w lesie podczas suszy i podpalona milionem zapałek przez jakiegoś szaleńca. Wzniecał pożar tylko po to, żeby zostawić po sobie zgliszcza. Jeszcze śmiał się przy tym demonicznie jak czarny charakter z komiksów. Och, to totalnie w twoim stylu, ty wsysaczu życiowej energii. Ścisnęła mocniej telefon w dłoni, jakby chciała zadać mu fizyczny ból. Kiedy w końcu dasz mi spokój? Następnym razem podpisz się twój największy życiowy błąd, bo tym właśnie dla mnie jesteś. Krzyczała głośno, mając nadzieję, że były mąż ją usłyszy. Choć bardzo chciała być ponad to, w taki dzień po prostu nie potrafiła. Szybko wystukała odpowiedź i, chcąc zdążyć przed swoim zdrowym rozsądkiem, kliknęła wyślij. A ja się cieszę, że po dziesięciu latach po raz pierwszy się w czymś zgadzamy. Pozdrawiam ze swojego mieszkania. L. Takie zgryźliwe, napastliwe wiadomości Piotr wysyłał jej co kilka tygodni, więc powinna już do tego przywyknąć. Jednak dalej było jej słabo za każdym razem, gdy kończyła je czytać. Dzisiaj było jeszcze gorzej, bo doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że nie różniła się od niego ani trochę. Zwykle starała się go ignorować, jednak połączenie szumiącego w głowie alkoholu ze smutkiem i rozgoryczeniem. Stworzyło mieszankę wybuchową. Co za fiut! Warknęła, po czym złapała pierwszą rzecz, która wpadła jej w ręce. Mocno pociągnęła za rogi jedwabnej poduszki, próbując choć trochę rozładować tańczącą w niej furię. Poczuła pod palcami napinającą się tkaninę i usłyszała charakterystyczny dźwięk rozrywanego materiału. Nie tylko nie pozbyła się złości, lecz także teraz musiała kupić nową poduszkę. Po prostu zajebiście. Westchnęła ocierając kilka kropel potu z czoła. Nie wiedziała dlaczego jego wiadomości tak mocno na nią działały. Przecież miała świadomość, że mimo wszystko nigdy naprawdę by jej nie skrzywdził. Po prostu dalej był wściekły, bo nie rozeszli się tak, jak sobie tego życzył. Może była naiwna, ale chciała myśleć, że to tylko takie drobne złośliwości. Choć nie lubiła się nad sobą żalać ani rozpamiętywać przeszłości, w ten dzień było jej naprawdę ciężko. Robiła wszystko, co w jej mocy, ale świadomość, że miała dopiero 29 lat, a już przeżyła więcej niż niejedna staruszka, była dobijająca. Zdrada i porzucenie przez męża dla młodszej dziewczyny, paskudny rozwód, w który zostały wciągnięte obie ich rodziny, a na koniec dzielenie się wspólnym majątkiem, łącznie z podziałem płyt CD kto ich w ogóle słucha w czasach Spotify skutecznie zniechęciły ją do dalszych prób i stałych związków. Wspomnienie tego, jak walczyli o każdą rzecz, jak lwy o kawałek mięsa, sprawiało, że miała ciarki na plecach. Ale w tym wszystkim nie to było najtrudniejsze. Piętno zdrady i poczucia totalnej beznadziejności, z którą zostawił ją Piotr, będzie w sobie nosić do końca życia. I niekoniecznie chciała się z tym zmierzyć. W pewnym sensie to było nawet zabawne, bo dla kogo porzuciłby ją, gdyby dożyli wspólnie choćby czterdziestki? Dla osiemnastolatki? Zostać porzuconą dla młodszej i ładniejszej dziewczyny, mając dwadzieścia dziewięć lat, to było coś. Lena uwielbiała się tym torturować. Jakby ta łatka nieodwracalnie coś w jej życiu zmieniła, jakby była tym naznaczona. Jej koleżanki dopiero rozkręcały się w randkowaniu, miały pierwszych poważnych chłopaków, partnerów, dopiero zaczynały myśleć o jakiejś stabilizacji, a ona już ten etap miała dawno za sobą. Przeszła całą drogę na skróty i czuła się oszukana. Marzyła o kochającym mężu, gromadce dzieci, domu z ogrodem i wspólnej przyszłości. Jednak los. A raczej jej były mąż zaplanował to wszystko inaczej, albo z kimś innym. Z zamyślenia wyrwał ją dźwięk budzika. Dość już, pomyślała i wyłączyła go z impetem, jakby chciała się na nim zemścić za wszystkie krzywdy. Może jestem 29 rozwódką, ale do pracy i tak muszę iść, dodała na głos. Dochodziła ósma, co oznaczało, że ma jakieś pół godziny, aby umalować się, ubrać, może złapać w locie dużą kawę i dojechać do pracy na drugi koniec Warszawy. Po wczorajszym świętowaniu wsiadanie za kierownicę nie wchodziło w grę, pozostawała więc taksówka. Na szczęście miała firmową kartę, z której w takich sytuacjach chętnie robiła użytek. Zwlekła się z jej małżeńskiego, dawno nieużywanego w tym celu łóżka, i pędem pobiegła do łazienki. To, co zobaczyła w lustrze, pozostawiało wiele do życzenia. Pod oczami fioletowe sińce z niewyspania, zarumienione policzki, spieszchnięte usta i przekrwione oczy. Teraz żałowała, że dała się namówić dziewczynom na to pijaństwo, szczególnie, że dzisiaj czekał ją naprawdę ciężki dzień. No cóż, pomyślała. Tak chyba po prostu wygląda kobieta przed trzydziestką, która zamiast czytać książkę i relaksować się przed pracowitym poniedziałkiem, wolała do drugiej nad ranem biegać od baru do baru, jakby miała osiemnaście lat. Z żalem spojrzała w lustro i szybko wzięła się do roboty. Miała nadzieję, że zimny prysznic postawi ją na nogi, a kosmetyki zakryją ślady wczorajszych grzechów. Ale przecież nie było aż tak źle. Lena Artel była naprawdę piękną kobietą lecz przez ostatnie wydarzenia już tego nie dostrzegała. Miała długie, ciemne włosy, duże, brązowe oczy i pełne różowe usta, dzięki czemu zawsze wyglądały, jakby właśnie je umalowała. Ubierała się bardzo kobieco, podkreślając wąską talię, zgrabny tyłek i pełne piersi. Była średniego wzrostu, ale miała długie nogi, które chętnie eksponowała w sukienkach i szpilkach. Bycie seksowną i kobiecą przychodziło jej naturalnie i bez wysiłku. Taka już była przynajmniej przed rozwodem. Mężczyźni chętnie się za nią oglądali, ale ona nigdy tego nie dostrzegała. Przez ostatnie dziesięć lat, ponieważ miała tego jedynego, a przez ostatni rok bo bezpowrotnie go straciła. Dochodziła ósma trzydzieści, kiedy taksówkarz wysłał jej SMSA, że czeka przed blokiem. Naturalnie nie była jeszcze gotowa. Chwyciła laptop, torebkę i potykając się o własne nogi, próbowała włożyć białe trampki, drugą ręką zamykając drzwi. Na szczęście mam dodatkową parę szpilek pod biurkiem, mruknęła pod nosem. A dzisiaj naprawdę ich potrzebuję. Na samą myśl ją zemdliło, trochę przez wczorajsze drinki, a trochę przez to, co czekało ją w pracy. To dzisiaj mieli poznać nowego prezesa jej firmy. I choć Lena miała to gdzieś, dyrektor jej dział zdawał się nie podzielać jej punktu widzenia. Nasz nowy prezes jest ucieleśnieniem wszystkiego, czego się boicie i przed czym chcecie uciec, powtarzał. Ale nie bądźcie naiwni, to nigdy wam się nie uda. Ten facet to potwór w garniturze, a do tego znacznie bardziej skuteczny. I podobno cholernie seksowny. Jeśli wierzyć biurowym plotkom, bo Lena była zbyt zajęta własnym dramatem, żeby zaszczycić nowego CEO swoją uwagą. Jęknęła boleśnie, siłując się z drzwiami taksówki stojącej pod jej blokiem. Dzień dobry, poproszę na mokotów na domaniewską, powiedziała, wrzucając torbę z laptopem na tylne siedzenie. Uprzedzam, że dzisiaj mogą być korki. Odpowiedział taksówkarz. Wyglądał tak młodo, jakby dopiero wczoraj zdał egzamin na prawo jazdy. Jego twarz była gładka jak po pilingu, bez żadnej zmarszczki i choćby śladu zarostu. Jej zaufania nie wzbudził nawet fakt, że chłopak uśmiechał się miło, a jego niebieskie spojrzenie było pełne spokoju. Szybko zapięła pas, zaciskając usta w cienką linię, co pozwoliło jej się upewnić, że nie wydobędzie się z nich żadne przekleństwo. A szkoda. Poniedziałek rano w Warszawie, wie pani jak to wygląda. Naprawdę nie mogę się spóźnić, nie dzisiaj. Witamy w firmie nowego prezesa i wygłaszam przed nim prezentację. Lena z trudem skrzywiła się, żeby przywołać na twarz coś w rodzaju zalotnego uśmiechu. W takim razie będę musiał użyć swoich tajnych skróców. Jeśli się pani zgadzam, proszę mocno się złapać. Powiedział nosząc wysoko brwi i gwałtownie przyspieszył. Lenie nie pozostało nic innego, jak tylko odpuścić i mieć nadzieję, że nie zwróci swoich wnętrzności po drodze. Ten chłopak chyba myślał, że gra główną rolę w szybkich i wściekłych. Choć nie lubiła szybkiej jazdy, tym razem to było jej nawet na rękę. Widzę, że jest pani zestresowana, chyba musi pani pracować na wysokim stanowisku. Mhm. Przytaknęła Lena, sięgając po laptopa, żeby nie zachęcać kierowcy do kolejnych uwag. Chłopak nie potrzebował dodatkowego rozproszenia, a widziała, jak na nią patrzył, i nie podobało jej się to ani trochę. Ale jego spostrzeżenie było trafne. Lena pracowała jako kierownik marki u jednego z trzech największych azjatyckich producentów elektroniki. W firmie, która była liderem sprzedaży na światowym rynku. Produkowali dosłownie wszystko: AGDR, TV, telefony, akcesoria. Mieli też kilka działów innowacji, które pracowały nad produktami, o których zwykły zjadacz chleba nawet nie potrafiłby zamarzyć. Lena odpowiadała za marketing i sprzedaż linii ekskluzywnych telewizorów. To było cholernie ironiczne, bo nawet za trzy miesięczną pensję nie mogłaby sobie pozwolić na najtańszy z modeli, które promowała. Zwykle lubiła swoją pracę poza momentami, gdy sprzedaż nie była na zadowalającym poziomie. Nic tak nie wyprowadzało z równowagi jej szefów, jak właśnie to. Większość stanowisk kierowniczych w firmie zajmowali Azjaci. Byli znani ze swojej pracowitości oraz nieuznawania czegoś takiego jak dni wolne i odpoczynek, a przede wszystkim słabe wyniki. Dotychczasowy prezes potrafił dzwonić do Leny o siódmej rano i to w weekend, prosząc o przygotowanie prezentacji albo jakiegoś raportu. Ale teraz, po raz pierwszy w historii firmy, prezesem oddziału w Warszawie miał zostać Europejczyk i do tego Polak. Nikt nie wiedział, czego się można po nim spodziewać. Z dotychczasowymi prezesami system był jasny: trzeba być grzecznym, potakiwać, robić o co proszą, nie wychodzić przed szereg i siedzieć w biurze do późnych godzin nocnych. Jeśli wychodzisz z pracy przed dwudziestą pierwszą, jesteś złym pracownikiem i nie starasz się wystarczająco. Ten cały system był tak przewidywalny, że aż nudny. Ale Lena znała bardzo dobrze tę grę i lubiła w nią grać. Była ich pracownikiem jeszcze na studiach i powoli wspinała się po tej korporacyjnej drabinie. Zaczynała jako praktykantka, później asystentka i przez ostatnie sześć lat doszła do kierowniczego stanowiska, co w standardach wyznaczanych przez korporację było dobrym wynikiem. Otworzyła laptopa, który leżał na jej kolanach, żeby jeszcze raz przejrzeć prezentację. Szlifowała ją przez ostatnie trzy tygodnie, dlatego była pewna, że sobie poradzi. Ale gdy otworzyła laptopa, tapeta z pięknym widokiem zaśnieżonych gór znów przypomniała jej o rocznicy rozwodu. To Piotr zrobił to zdjęcie podczas ich pierwszego wypadu na narty, prawie siedem lat temu. Po co jeszcze je trzymała? Czy nie powinna po raz ostatni rozliczyć się z przeszłością? On zdążył już to zrobić. Słyszała od wspólnych znajomych, że już planuje ślub z dziewczyną, dla której ją porzucił. Nie chciała dłużej się tym zadręczać, nie miała na to siły. Gdy wychodziła za mąż, była pewna, że to ten jeden, jedyny i na zawsze. Gdyby myślała inaczej, nie wyszłaby za niego. Nie była typem osoby, która przysięgałaby przed całą rodziną, przyjaciółmi i Bogiem, że nigdy go nie opuści, gdyby naprawdę w to nie wierzyła. Chciała być z nim w zdrowiu i w chorobie. A jednak on postanowił inaczej i miał do tego prawo ale nie miał prawa upokarzać jej, krzywdzić i zwalać na nią całej winy za rozpad ich małżeństwa. Zarzucał jej wiele rzeczy, w większości nieprawdziwych, a to wszystko tylko po to, by nikt nie zwrócił uwagi na fakt, że zostawia ją dla innej kobiety. Nie rozumiała dlaczego tak się zachował, a nawet nie próbowała zrozumieć. Ktoś, z kim żyła przez tyle lat, któremu oddała się w całości, okazał się zupełnie kimś innym obcą osobą życie jest jednak przewrotne i niestety nie zawsze pisze pozytywne scenariusze żeby zakończyć tę gonitwę myśli i nie rozpłakać się w taksówce postanowiła wyjąć telefon i zadzwonić do swojej najlepszej przyjaciółki jedynej osoby z którą dzieliła nie tylko pracę w korporacji lecz także wszystkie swoje sekrety prawie wszystkie natalia Lena przywitała przyjaciółkę trochę zbyt entuzjastycznie, biorąc pod uwagę to, że rozstały się mniej niż dwanaście godzin temu. — Lena? — zapytała konspiracyjnym szeptem. — Dlaczego szepczesz? — Nie chcę go obudzić. Odpowiedziała, jakby to było oczywiste. — Kogo? — Nie wiem, jak się nazywa, ale uwierz mi na słowo. Wygląda obłędnie. Słysząc to, Lena głośno westchnęła z dezaprobatą — na ty, gdzie ty jesteś? Jak to gdzie? U mojego CNJN. U kogo? Zapytała Lena mocniej, przyciskając telefon do policzka. Ciacha na jedną noc. Wczoraj wymyśliłam ten skrót. Myślę, że świetnie się przejmie. Kiedy do cholery zdążyłaś kogoś poznać? Przecież zostałyśmy się przed barem o drugiej w nocy? A co do skrótu, nawet go nie skomentuję. Jest straszny, czysty seksizm, odpowiedziała ironicznie Lena. – A jednak komentujesz, co oznacza, że zwrócił twoją uwagę. Gdy sobie poszłaś, ja wróciłam do baru, bo zapomniałam dać napiwku kelnerowi. Po tym, jak mu się przyjrzałam, stwierdziłam, że pieniądze nie będą wystarczające. Dam mu największą nagrodę, jaką mógłby sobie wymarzyć. Co zrobiłaś? Zapytała Lena, wyśmiewając w duchu swoją naiwność. Dałam mu się przelecieć. Też powinnaś tego czasem spróbować, wiesz? Obawiam się, że tak długo tego nie robiła i że możesz znowu być dziewicą. Jesteś okropna! syknęła. Jestem, ale martwię się o Twoją seksualną frustrację. Ktoś przecież musi. Powiedziała Natalia i na chwilę odsunęła telefon od ucha, jakby się czegoś przestraszyła. Znowu zaczęła szeptać: Nie chcę, żeby mój cel J.N. się obudził. Wiesz, jak nie lubię porannych smoltoków. To nieludzkie próbować pleść trzy po trzy w imię przestarzałego konwenansu. A poza tym mamy mniej niż pół godziny do spotkania z naszym nowym, obrzydliwie seksownym prezesem. Jak ty w ogóle zdążysz? Lena jak zwykle się martwiła. Już moja w tym głowa przyjadę na czas i będę wyglądać rewelacyjnie. A tak poza tym nie wierzę, że nie poświęciłaś tych dwóch minut na to, aby go obczaić w internecie. Facet jest tak przystojny, że przyrzekam, gdy zobaczyłam jego zdjęcie, słodki płacz tulił mnie do snu. Ale chociaż będziesz miała niespodziankę. Ciao! Tylko znowu nie przychodź ubrana we wczorajsze ciuchy! krzyknęła Lena, ale przyjaciółka już zdążyła się rozłączyć w charakterystycznym dla siebie stylu. Gwałtownie i bez uprzedzenia. W przeciwieństwie do Leny właśnie w ten sposób żyła. Bez zahamowań i zawsze na 100%. Lena po cichu jej tego zazdrościła, jednak nigdy by się do tego nie przyznała. Ale przed samą sobą nie mogła udawać, że czegoś jej nie brakuje. Przez pierwsze pół roku po rozwodzie była w rozpaczy, nie chciała się z nikim widzieć i nic robić. Jedyne czemu się poświęcała, to praca. Harowała tak intensywnie, że często nie dojadała i nie dosypiała. Schudła dziesięć kilo i gdyby nie wsparcie rodziców oraz Natali, pewnie nie wyszłaby na prostą. Jednak w ciągu ostatnich trzech miesięcy zaczęła bardzo powoli wracać do normalnego życia. Kilka kilogramów wróciło, z korzyścią dla jej ponętnej, seksownej sylwetki klepsydry. Ale przede wszystkim znowu miała ochotę na seks. I tylko na seks. Nie chciała się przytulać, nie chciała sobie nic wzajemnie obiecywać. Żadnych miłości do grobowej deski. Jedna nieudana w zupełności wystarczyła. Jedyne czego chciała. To, żeby ktoś, nie zadając zbędnych pytań, porządnie złapał ją za włosy, wziął ją od tyłu, doprowadził na sam szczyt i wyszedł, bez rozmowy i pytania, czy może jeszcze zadzwonić. Chciała znowu poczuć ten dreszcz ekscytacji, wywołany zdecydowanym dotykiem mężczyzny, od którego jej sutki stawały się twarde, a między nogami rozchodziło się przyjemne ciepło. Uwielbiała czuć, jak od pożądania cierpnie jej skóra, a ona sama zatraca się w przyjemności, jakby świat wokół przestał istnieć. To jedyne, o czym pozwalała sobie teraz marzyć. Problem polegał na tym, że nie była typem osoby, która uprawiałaby gorący seks bez zobowiązań. I nie zamierzała tego zmieniać, choć Natalia nieustannie ją do tego namawiała. A nawet proponowała podwójne randki. Do rzeczywistości przywołał ją pisk hamulców. Nie, krzyknęła do własnych myśli. Mam jechać dalej? Zdziwił się taksówkarz. Tu wysiądę, dziękuję. Powiedziała Lena spuszczając wzrok i marząc o tym, aby rozpłynąć się jak mgła o poranku. Szybkim ruchem wrzuciła laptopa do torby. A kiedy na zegarku zobaczyła, że pobiła swój rekord i dotarła do pracy w zaledwie dwadzieścia minut... Do uśmiechu pełnego wdzięczności dla taksówkarza dorzuciła także sowity napiwek. Trochę za to, że szybko przywiozują do pracy, a trochę za straty moralne. W ciągu pięciu minut zdążyła wjechać windą na czternaste piętro biurowca, dotrzeć do swojego biurka, wyciągnąć spod niego pudełko z butami i zmienić trampki na czarne, wysokie szpilki. Piekielnie niewygodne i tak samo seksowne. Spojrzała na zegarek przy biurku i z satysfakcją stwierdziła, że zostało jej jeszcze piętnaście minut do przyjścia wielkiego pana prezesa. Chyba zdążę, pomyślała i ruszyła z powrotem do windy. Zjechała na sam dół i stukając smukłymi obcasami o marmurową podłogę, pobiegła przez oszklony ze wszystkich stron parter biurowca. Szła prosto do kawiarni, bo nic nie stawiało jej na nogi tak, jak latę na podwójnym espresso. Kiedy pchnęła ciężkie drzwi, z niezadowoleniem stwierdziła, że w kolejce przed nią stoją trzy osoby. Czekała więc, przebierając nogami i doprowadzając do szału pozostałych klientów. Cześć, Lena, wyglądasz jakbyś bardzo potrzebowała kawy i to szybko. Rzucił do niej zaprzyjaźniony barista. Nawet nie wiesz jak bardzo. To co zawsze? Jasne. Jasne, mamy dzisiaj spotkanie z nowym szefem. Wszyscy uwijają się jak małe mróweczki dla wielkiego pana prezesa. Ma oni narobią w majtki. Rzuciła Lena prześmiewczo. Zawsze, gdy była zdenerwowana albo pod presją, wyrzucała z siebie słowa jak karabin maszynowy. A umówmy się, poziom jej stresu był tak wysoki, że sięgał Neptuna, ostatniej planety w Układzie Słonecznym. Jedyne o czym marzę to koktajl Netflix i łóżko. Twoja kawa trzyma mnie przy życiu i da siłę, żeby przetrwać to przedstawienie. Uśmiechać się grzecznie, przytakiwać i udawać, że cokolwiek mówi ten bufon? Mnie to interesuje. Naprawdę zapowiada się ciężki dzień, odpowiedział mężczyzna, podając jej kawę. W takim razie powodzenia i trzymam mocno kciuki za twoje przetrwanie. Dzięki, Greg, jesteś najlepszy, powiedziała i wrzuciła napiwek do kubka przy kasie. Lena, widząc na zegarze nad głową Grega, że zostały jej tylko cztery minuty, energicznie się obróciła i chciała puścić pędem do windy. Niestety był to jeden z tych dni, gdzie nic nie szło po jej myśli. Odwracając się, zahaczyła łokieć rozmawiającego przez telefon mężczyzny, który drugą ręką szukał czegoś w pięknej, ciemnobrązowej torbie na laptopa, ze złotymi wytłoczonymi inicjałami. Wyglądała naszytą ręcznie na zamówienie i wręcz mówiła do Leny, nie stać cię na mnie. Kubek kawy wypadł jej z rąk, a połowa zawartości wylała się na ręka w jej jedwabnej białej bluzki, parząc ją przy tym. — Ach, nożesz, kur! Mimo ogromnej złości i piekącej od kawy skóry powstrzymała się przed wykrzyczeniem ostatnich liter. — Uważaj, człowieku, nie jesteś tu sam, kretyn! — Krzyknęła w stronę mężczyzny i pobiegła prosto do otwartych drzwi windy. Nie zdobyła się nawet na to, aby podnieść głowę i obdarzyć niezdare choćby krótkim spojrzeniem. Naprawdę nie miała na to czasu. Jeszcze minuta i będzie spóźniona. Gdy stała w windzie i naciskała przycisk piętra, na którym znajdował się dział marketingu i sprzedaży, jedno wciąż nie dawało jej spokoju. Zapach, który poczuła od nieznajomego, był tak cholernie. Powiedziała do siebie, nabierając gwałtownie powietrze, jakby dłoń mężczyzny mocno trzymała ją za delikatną skórę na szyi i uniemożliwiała złapanie oddechu. Uzależniający. Właściwe słowo przyszło jej do głowy dopiero, gdy usłyszała dzwonek otwieranych drzwi. Chociaż tego faceta już dawno przy niej nie było, ona dalej czuła się otulona jego zapachem. Najbardziej seksownym i pociągającym, jaki kiedykolwiek czuła. Był drapieżny, zdecydowany i unikatowy. Dosyć ciężki. Uwodził swoją męskością i czymś bardzo ulotnym. Nieznajomy pachniał tak, jakby chciał powiedzieć światu, że to on nim rządzi, a nie odwrotnie. Przywilejem, pieniędzmi i pożądaniem. Jednak równocześnie było w nim coś bardzo pierwotnego, coś co przywodziło jej na myśl gęsty las lub dżunglę po deszczu. Nie mogło być to zwykłe perfumy, które można kupić w sklepie. Miały w sobie coś więcej. Naturalny zapach mężczyzny, drzewno-korzenny, wykończony bardzo soczyście, jak frut i pomarańcza. Mając go wokół siebie, czuła się bezpieczna i zagrożona równocześnie, jeśli miało to jakikolwiek sens. — Jak ty wyglądasz? — wyszeptała prosto do jej ucha Natalia, tłumiąc śmiech. Lena wzdrygnęła się, słysząc głos przyjaciółki. Nie wiedziała, kiedy zamknęła oczy, nie wiedziała nawet, że stoi po środku korytarza i blokuje przejście. Dopiero kiedy poczuła czyjś łokieć na swoim brzuchu, zobaczyła idących gęsiego kolegów z działu, którzy zmierzali wprost do wielkiej, przeszklonej sali konferencyjnej. – Chyba wiesz, że nie tak się pije kawa, prawda? – Lena przyłożyła otwartą dłoń do czoła, chcąc się upewnić, że to wszystko dzieje się naprawdę. Jakiś nadenty bufon łokciem wytrącił mi kubek. Wyjaśniła Natalii, podwijając rękawę białej bluzki, żeby ukryć plamę. A tak w ogóle to, co ty tu robisz? Jak to możliwe, że dotarłaś do biura przede mną? Meniutku, powiedziała pobłażliwie. Nie jestem aż tak lekkomyślna, jak ci się wydaje. Zanim poszłam z tym chłopakiem, zapytałam go, gdzie mieszka. Gdy wrzuciłam adres do Google, okazało się, że mieszkanie jest blisko biura. Zrozumiałam, że to przeznaczenie. Powiedziała Natalia i klasnęła w dłonie, ciesząc się, jakby co najmniej wygrała olimpiadę. Jak zwykle jesteś bardzo romantyczna, tylko te ciuchy, chyba wczorajsze, zakpiła Lena. No i co z tego? Natalia nie dała się zbić z tropu. I tak wyglądam lepiej niż połowa tego biura, z tobą na czele. Wskazała palcem na poplamiony rękaw koszuli Leny. Dobra, chyba jednak muszę pobiec do biura po marynarkę. Zajmiesz mi miejsce? Bez ciebie nie przetrwam tej katorgi. No, raczej. Jeśli mam przeżyć tę torturę, to tylko z tobą. Lena uniosła brew, nie rozumiejąc o co jej chodzi, dlatego Natalia wyjaśniła. Być obok tak piekielnie apetycznego faceta, wiedząc, że nigdy nic się między nami nie wydarzy, to gorsze niż śmierć. Ale nie martw się, postaram się o dobre miejsca, chociaż sobie popatrzymy. Facet mógłby być moim synem, dasz wiarę? Nigdy nie byłaś najlepsza z matematyki, dlatego to właśnie ja odpowiadam za strategię i cyferki. Żeby być jego matką, musiałabyś go urodzić jako nastolatka, albo i wcześniej. Może, ale i tak jestem za stara. A ty? Ciągle masz szanse. Uwielbiam twoje poczucie humoru. Pychnęła, ale po chwili dodała. Na początku postaraj się o dobre miejsca, a to oznacza na samym końcu sali, tak abym mogła chociaż troszkę odespać ten wczorajszy rajd, który mi urządziłaś. To był niezbyt dobry pomysł upić się dzień przed przyjściem nowego szefa, powiedziała zrezygnowana. Lepiej biegnij po tę marynarkę skerciła ją Natalia i ruszyła w stronę sali konferencyjnej. Po chwili, nie odwracając się, krzyknęła jeszcze do Leny: I weź ze sobą cukierki, które trzymasz w drugiej szufladzie. Wiem, że je podżerasz, gdy nikt nie patrzy. Lena zaśmiała się i spojrzała na zegarek. Było pięć po dziesiątej, a to oznaczało, że już się spóźniła. Cholera. Warknęła na samą siebie. Pan prezes podobno był bardzo niecierpliwy i nie lubił, gdy kazano mu czekać. Była to jedna z niewielu informacji, które zapamiętała z paplaniny jej koleżanek z działu. Wszystkie kobiety w biurze nie mogły doczekać się tego dnia. Wszyscy mężczyźni zaś się go obawiali. Od kilku miesięcy huczało od plotek, kim jest ten fantastyczny nowy prezes. To, co Lena mimochodem usłyszała w kuchni czy na korytarzu, składało się na raczej nieciekawy obrazek. Fryderyk Baker znany był nie tylko ze swoich ogromnych sukcesów w kraju i za granicą, lecz także z licznych miłosnych podbojów. Podobno wielokrotnie lądował na okładkach angielskich brukowców po zakończeniu kolejnego romansu z modelką czy inną znaną aktorką. Dziewczyny plotkowały, że jest nieziemsko przystojny, ma ogromną charyzmę i równie wielkie ego. O tym wszystkim Lena miała się dopiero przekonać, gdyż przez ostatnie wydarzenia w jej życiu nie miała nawet siły na wpisanie jego imienia i nazwiska do przeglądarki internetowej. Wiedziała, że jak to z prezesami bywa, po nim przyjdzie następny, a ona i tak musi robić swoje. Fryderyk Baker pochodził z Londynu, gdzie przeprowadził się z rodziną z Warszawy, gdy jeszcze nie potrafił mówić. Na jego koncie były ogromne sukcesy ich największej konkurencji, a także bardzo duże pieniądze, o jakich wielu ludzi nawet nie śmiało marzyć. Wszyscy się zastanawiali, jak to możliwe, że tak skuteczny i doskonale zarządzający firmą prezes... Nagle z samego szczytu Londynu odchodzi bez słowa wyjaśnienia. Baker zrezygnował z pracy w poprzedniej firmie właściwie z dnia na dzień, odrzucając jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk w całym elektronicznym świecie. A wszystko dla równie wielkiego, co prawda, producenta elektroniki, ale jednak jego oddziału w Polsce. Mimo, że firma jest światowym liderem, Baker na pewno nie zarobi w Warszawie takich pieniędzy i nie zdobędzie takich tytułów, jakie umożliwiał mu Londyn. I zrobił to wszystko dla swojej największej konkurencji, którą do tej pory próbował zniszczyć, grając fair, ale jednak. Pewnie znudził się obracaniem kolejnych modelek, potrzebuje nowych wyzwań, typowy facet, pomyślała Lena, otwierając drzwi do sali konferencyjnej. Mimo, że spóźniła się dobre dziesięć minut, Nowego prezesa wciąż nie było. Wzrokiem odnalazła Natalię i cicho obok niej usiadła, patrząc przez wielkie okno na zapierający dech w piersiach widok. Choć pracowała tu już tyle lat, nigdy nie przestało ono robić na niej wrażenia. A już szczególnie w tak piękny, słoneczny dzień jak dzisiaj. Warszawa z pałacem kultury na pierwszym planie, tak bardzo zróżnicowana, zakorkowana, ale pełna pięknych miejsc, była jej domem, którego mimo wszystko nigdy nie chciała opuścić. Mimo upokorzeń, których tu doznała i tego, że po rozwodzie wiele miejsc kojarzyło się jej zbyt boleśnie, by je odwiedzać, dalej kochała to miasto. To chyba ostatnia miłość, jaka mi została, pomyślała, wkładając do ust cukierka. Kiedy przełknęła ostatni kęs czekolady, drzwi sali konferencyjnej się uchyliły, a wszyscy pracownicy zamarli. Najpierw powoli wchodzili dyrektorzy poszczególnych działów, HR, marketingu, sprzedaży, administracji, a na samym końcu druga najważniejsza osoba w firmie dyrektor finansowy. Moi drodzy! Przemówił po angielsku dyrektor, który nazywał się tak, że niestety Lena nie była w stanie tego zapamiętać. Na szczęście Azjaci lubili nadawać sobie europejskie pseudonimy, a ten przedstawiał się jako John. Wiem, że już nie możecie się doczekać, aż poznacie naszą nową nadzieję, naszego asa w rękawie. Nie będę okrutny i nie przedłużę tej chwili, choć wiecie, jak lubię, gdy uwaga skupia się właśnie na mnie. Chór pracowników zaśmiał się znacznie głośniej, niż na to zasługiwał dowcip Johna. Cholerny Lizus, szepnęła Natalia. John, jak zwykle, popisuje się swoim brakiem poczucia humoru i nie tylko humoru. Natalia puściła do niej oczko. Mimo, że Leny naprawdę nie interesowało, kim jest nowy prezes, to oczekiwanie i atmosfera napięcia udzieliły się także i jej. Delikatnie manewrując tak, aby nie upaść do tyłu, odchyliła się na krześle i próbowała dojrzeć, kto stoi za szklanymi drzwiami. Nagle zobaczyła skrawek brązowej skóry. To była torba na laptopa. Ta brązowa, idealna torba z wytłoczonymi na złoto inicjałami – nie, to nie może być on. Nie, nie, nie. wyrwało się mimowolnie z jej ust. Co ty wredzisz, kto? zapytała Natalia, lekko trącając ją łokciem w bok. Obawiam się, że nasz nowy prezes to mój kretyn z kawiarni. Jakiej kawiarni? O czym ty mówisz? Natalia nie dawała jej spokoju. W tym samym momencie John głęboko wciągnął powietrze. Omiótł salę przy długim spojrzeniem i na głośnym wydechu krzyknął z entuzjazmem godnym fanatycznego kibica. Moi drodzy, poznajcie go. Jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny Fryderyk Baker. Cała sala zaczęła bić brawo. Wszyscy? Poza leną. Ona była skupiona na tym, aby nie zwymiotować na piękną torbę nowego prezesa. Nawet nie podniosła głowy, aby mu się przyjrzeć. Tak bardzo bała się potwierdzenia, że osobą, która od dzisiaj odpowiada za jej karierę, za jej być albo nie być w firmie, jest facet, którego zwymyślała w kawiarni. Najpierw usłyszała jego głos. Był niski, dźwięczny i lekko zachrypnięty. Zdradzał opanowanie, profesjonalizm i cholerną pewność siebie. Taki głos nie musiał krzyczeć, aby być słyszanym. Już samym tym głosem mógłby ją zmusić, żeby zrobiła wszystko, co jej każe i błagałaby o więcej. Choć nie wiedziała, o czym mówi, to sposób, w jaki mówił, sprawił, że wzdłuż jej kręgosłupa przebiegł dreszcz. Mimowolnie poczuła delikatne ciepło między nogami i wyobraziła sobie, jak nowy szef wykrzykuje jej imię. Zawsze miała słabość do seksownych, ciepłych głosów i pięknych perfum, a do tego miała przesrane. Co ty robisz? Natalia wyrwała ją z zamyślenia. Spójrz na niego. Czy ty widzisz, jak on wygląda? Podnieś głowę dla tej nieziemskiej klaty. Boję się. Jeśli to on, to mogę już zacząć się pakować. Lena odpowiedziała ledwie słyszalnym szeptem. Ale już nie było odwrotu. Nie musiała na niego patrzeć, żeby być pewna, że to on, ten palant z kawiarni popłochu próbowała sobie przypomnieć, co takiego paplała, ale szybko się okazało, że nie było takiej potrzeby. Fryderyk Baker chętnie ją w tym wyręczył. Dziękuję, John, za ciepłe powitanie. Powiedział po angielsku z delikatnym brytyjskim akcentem. Przepraszam także za małe spóźnienie, ale jednej z naszych pracownic tak bardzo się spieszyło, że padłem ofiarą jej kawy. Bardzo się cieszę, że niektórym z Was naprawdę zależy na wysłuchaniu tego, co mam do powiedzenia. Mimo, że nie bójmy się tego powiedzieć, często mówię od rzeczy. Powiem szczerze, że czasami także wolałbym oglądać w łóżku Netflixa zamiast słuchać samego siebie. Powiedział Fryderyk z ledwo wyczuwalną przekorą w głosie, której nikt poza Leną pewnie by się nie doszukał. Ale to nie wszystko. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim Wam, którzy przygotowaliście mi to miłe powitanie. Mój informator doniósł, że wszyscy uwialiście się, cytuję, jak małe mróweczki. Aby mój pierwszy dzień w nowej pracy przebiegł, powiedzmy w miłej atmosferze. Chciałbym zaznaczyć, że bardzo to doceniam i już czuję, że oprócz kawałka dobrej roboty, której wspólnie dokonamy, będziemy się też świetnie bawić. Ciągnął Fryderyk. Lena zagryzła dolną wargę tak mocno, że czuła metaliczny posmak na języku. Jeśli wcześniej myślała, że się denerwuje, to nie miała pojęcia, o czym mówi. Teraz jej ręce niekontrolowanie drżały, a szczęka zaciśnięta była tak mocno, że nie wiedziała, czy zdoła ją otworzyć. Chyba jedyną gorszą rzeczą od tego, że obgadywała swojego prezesa za plecami, był fakt, że to ewidentnie go rozśmieszyło. Albo przynajmniej dobrze się maskował, jak przystało na aroganckiego przystojniaka z ego wielkości Azji. Wierzcie lub nie, ale miałem przygotowane zupełnie inne przemówienie, jednak ktoś mi przypomniał, że spontaniczność potrafi się czasem opłacać, a czasem nie. Wypowiadając te słowa, Baker patrzył lenie prosto w oczy, celowo przedłużając spojrzenie, nawet gdy już skończył przemowę. Jego wzrok był nieprzenikniony, nie uśmiechał się, ale jego twarz też nie wyrażała złości. Jedyne, co można było z niej wyczytać, to satysfakcja jakby właśnie osiągnął swój cel. Patrzyli tak na siebie jeszcze przez kilka sekund, aż dziewczyna przegrała tę niemą bitwę i uciekła wzrokiem. Twarz Leny pokrył ogromny rumieniec, a wargi zaczęły krwawić i kolorem przypominały wytrawne wino, które wczoraj piła. Świat dookoła niej wirował i myślała, że od nadmiaru emocji za chwilę zemdleje. Nie zdawała sobie jeszcze sprawy z tego, że były one wywołane nie tylko stresem o utratę pracy i obrażenie nowego prezesa. Fryderyk Baker miał niezaprzeczalne powody, żeby być egocentrycznym sukinsynem synem jak często nazywały go brukowce. A zrozumienie tego było dla Leny tak przyjemne jak operacja wycięcia wyrostka, przeprowadzona za pomocą noża i widelca. Kiedy zobaczyła jego idealnie wyrzeźbione ciało, Przestała dziwić się modelkom, które zmieniał jak drogie zegarki na swoim ręku, bo sama w tym momencie chętnie byłaby spinką na jego mankiecie. Nie chciała się do tego przyznać, ale gdyby to od niej zależało, chętnie przesiedziałaby na tym krześle cały dzień, aby tylko móc się na niego bezkarnie gapić. A było co podziwiać. Fryderyk Bejker miał co najmniej 1,90 m wzrostu i sylwetkę wysportowaną w najbardziej możliwie seksowny sposób. Jego szerokie barki i ramiona wystawały spod idealnie skrojonej białej koszuli, ukazującej delikatnie zarysowane mięśnie klatki piersiowej. Rękawy, które niedbale podwinął do samych łokci, odkrywały potężne przedramiona pokryte delikatnymi żyłkami. Na prawym nadgarstku miał duży srebrny zegarek z granatową tarczą. Na które Lena prawdopodobnie nie mogłaby sobie pozwolić, nawet po roku głodówki i odkładania całej pensji na wysoko oprocentowaną lokatę. Gdy mężczyzna opierał się o stół przed sobą, mięśnie jego barków i ramion mocno się napinały, a spod rozchylonych guzików wystawała opalona skóra. Jego stalowo szary garnitur był doskonale uszyty i wyprasowany, a duże wybrzuszenie między nogami nie pozostawiało pola wyobraźni. Mimo, że jego ciało wyglądało jak rzeźbione przez neurotycznego perfekcjonistę, nie to było w nim najbardziej pociągające. To spojrzenie jego ciemno-niebieskich, prawie granatowych oczu sprawiało, że Lena bała się o samą siebie. Było zupełnie nieprzeniknione, i trudno było powiedzieć, o czym ten człowiek naprawdę myśli. Podkreślały je drobne zmarszczki wokół oczu oraz długie, ciemne rzęsy surowe, prawie bezwzględne spojrzenie kontrastowało z opadającymi na jego czoło gęstymi blond włosami, do których układania niezbyt się przykładał. To sprawiało, że był jeszcze bardziej seksowny i to w najlepszy, niewymuszony sposób. Na nosie miał ciemnobrązowe okulary w półokrągłych oprawkach. Tylko one nieco łagodziły jego władcze spojrzenie. Fryderyk zacisnął pełne różowe usta i odchrząknął. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy dobrze się poznamy. Spojrzał wymownie na Lenę i przyłożył kciuk do dolnej wargi, dociskając ją mocno, jakby się nad czymś intensywnie zastanawiał. To sprawiło, że jej kark pokrył się gęsią skórką, a oddech mimowolnie przyspieszył. Jeśli to w ogóle możliwe, jej rumieniec stał się jeszcze bardziej czerwony. Teraz idealnie stapiała się z ceglaną ścianą, o którą się opierała. Moja asystentka Eni będzie koordynowała nasze spotkania. Wiem, że część zespołów przygotowała prezentacje, które ułatwią mi szybkie wdrożenie i poznanie firmy. Dodatkowo, chciałbym wszystkich zaprosić na powitalną imprezę w piątek po pracy. Szczegóły Eni roześle wam mailem. Ale najważniejsze, chcę, żebyście wiedzieli, że moje drzwi są dla Was zawsze otwarte. Dla każdego, bez wyjątku, nawet jeśli ktoś uważa mnie za kretyna. Na te słowa Fryderyka Lena cicho jęknęła. A więc oddaję głos Eni, która opowie wam, jak będą przebiegały nasze spotkania. Fryderyk skinął lekko głową na swoją asystentkę, której wygląd nikogo nie dziwił. Eni była piękna w najbardziej oczywisty sposób, w jaki kobieta może być piękna. Miała kręcone blond włosy, sięgające ramion, brązowe oczy i duży biust, który chętnie podkreślała za pomocą głębokich dekoltów – jej długie nogi dodatkowo wydłużały dwunasto-centymetrowe szpilki, a spódniczka była tak krótka, że można było się zastanawiać, czy na pewno pracuje u światowego lidera w produkcji elektroniki. Co tak dyszesz? Zobaczyłaś ducha? Szepnęła Natalia, gdy za Fryderykiem zamknęły się szklane drzwi. Opowiem ci wszystko, jak tylko stąd wyjdziemy. Masz papierosy? Albo chociaż walium? Odpowiedziała Lena desperackim tonem. Papierosy mam, po twojej minie widzę, że dzisiaj raczej złamiesz zasadę i zapalisz nieraz co? Ale teraz cicho, nasza Annie przemawia. Swoją drogą nie rozumiem, jak można być aż taką ignorantką w sprawach mody. Czy ty widzisz, jak ona wygląda? Różowa, krótka spódniczka? Czy ona myśli, że jest lalką Barbie? Zaśmiała się Natalia, ale Lena była zbyt zdenerwowana, żeby jej odpowiedzieć. Ze wszystkich sił próbowała skupić się na tym, co mówiła asystentka, jednak umówmy się. Nie było to łatwe zadanie. Kochani, wiem, że do tej pory znaliście mnie jako asystentkę działu sprzedaży, dlatego tym bardziej cieszę się, że dzisiaj możecie zobaczyć mnie w nowej roli. Jeśli chcecie umówić się na spotkanie z naszym nowym prezesem Fryderykiem Bejkerem lub macie jakiekolwiek pytania, proszę kierujcie się do mnie. Jako, że powoli zbliża się już pora lunchu, nie wszystkie spotkania z Fryderykiem odbędą się dzisiaj. Każdą z osób, które mają przygotowane prezentacje, bardzo proszę o bycie w gotowości, gdyż będę wszystkich osobiście zapraszać z piętnastominutowym wyprzedzeniem. Spotkania będą się odbywać tutaj, w naszej dużej sali konferencyjnej. Życzę wszystkim miłego i owocnego dnia. Czekajcie na moje wiadomości. Gdy tylko Eni skończyła swoją paplaninę, Lena podniosła się z krzesła, prawie wpadając na ścianę za sobą. Lepiej na ścianę niż na nowego prezesa, zaśmiała się Natalia. Masz rację, jeden raz w zupełności wystarczy, odpysknęła Lena. Co cię dzisiaj ugryzło? Zapytała Natalia, nie mogąc oprzeć się wrażeniu, że za tą irytacją stoi coś więcej niż rozlana kawa czy strach przed utratą pracy. Od rana jesteś jakaś dziwna. Sala powoli pustoszała. Zostały w niej tylko ona, Natalia i Jeni, która przygotowywała dzisiejsze stanowisko pracy nowemu prezesowi. Nati, zaczęła Lena, to on oblał mnie kawą, nasz nowy prezes, a raczej ja na niego wpadłam, chyba, bo nawet nie podniosłam na niego wzroku. Odeszłam prawie bez słowa, to znaczy nie do końca. Zwyzywałam go od kretynów. To rzeczywiście bardzo niespodziewane i zupełnie do ciebie niepodobne. Czyżbyś wreszcie wzięła sobie moje rady do serca? Mówiąc to Natalia puściła do niej oko. Ale co tu dużo mówić, leniutku. Masz przesrane. Podsumowała potwierdzając coś, o czym sama już wcześniej doskonale wiedziała. I tak właśnie się czuła, a nawet znacznie gorzej. Zastanawiała się... Ile jeszcze może w swoim życiu znieść i dlaczego każdy jego element sypał się jak domek z kart? Miłość, którą straciła, samotny, opustoszały dom, do którego nienawidziła wracać, a o który dopiero przestała się szarpać z byłym mężem, a teraz wisienka na tym niesmacznym torcie. Praca. Wiedziała, że już nic nie zmieni tej cholernej sytuacji, że kolejna rzecz, na której jej zależy, właśnie wymyka jej się z rąk. Nie mogąc nic na to poradzić, wyraźnie zrezygnowana i przez to już prawie obojętna, szła powoli do swojego biurka, zastanawiając się nad tym, co mogłaby zrobić, aby poprawić swoje beznadziejne położenie. Mogła zawsze iść do jego gabinetu i próbować załagodzić tę sytuację, wyjaśnić, przeprosić, uświadomić mu, że nie do końca wiedziała, o kim tak naprawdę mówi, bo nie zdobyła się nawet na znalezienie jego twarzy w internecie. Ale nie mogła tego zrobić z trzech powodów. Po pierwsze, takie tłumaczenie przyniosłoby odwrotny skutek, bo nie potrafiła kłamać. Zdradzały ją czerwone policzki i nerwowe obracanie bransoletki na nadgarstku. Po drugie, przepraszanie przychodziło jej z ogromnym trudem, co zniszczyło wiele jej relacji z małżeństwem na czele. I po trzecie, ten człowiek, choć spędziła z nim w sumie trzydzieści minut w jednym pokoju i to pełnym ludzi, ją paraliżował. Lena wiedziała, że gdyby przed nim stanęła, a on spojrzałby na nią swoim nieprzeniknionym wzrokiem, nie wydusiłaby z siebie ani słowa. Swoją drogą to dość niekomfortowa sytuacja, gdy jedno spojrzenie prezesa sprawia, że moje ręce drżą, a na karku pojawiają się dreszcze. Gdy go widzę w mojej głowie, nie jesteśmy w biurze, tylko zupełnie gdzie indziej, i na pewno nie ma nade mną tyle władzy. Dodała w myślach tak cicho, żeby przypadkiem nikt nie usłyszał jej myśli. Prezentowanie przed nim portfolio firmy będzie nawet ciekawym doświadczeniem. Miękkie nogi, przyspieszony oddech, urywany głos. Pełen profesjonalizm. Przebiegło jej przez myśl, choć wiedziała, że powinna się opanować, ale łatwiej wydaje się rozkazy niż je wykonuje. Coś jej mówiło, że Fryderyk Baker świetnie o tym wiedział i na pewno był po tej lepszej stronie. Przecież ten typ faceta jest przyzwyczajony do tego, że dziewczyny nie mogą się przy nim opanować, przynajmniej nie będzie to dla niego nic nowego. Przekonywała samą siebie, siadając przy biurku i zdobywając się jedynie na to, by włączyć komputer. O pracy nie było mowy. Minuty miały jako godziny, a z każdą z nich w lenie rosło napięcie. Czuła się tak, jakby ktoś zanurzył ją w zimnej wodzie i pozwalał tylko co kilkadziesiąt sekund wynurzyć na chwilę głowę. Była zmarznięta, wyczerpana i ciągle brakowało jej tchu. To było jak tortury. Siedzieć bezczynnie przy biurku i czekać, aż prezes, zamiast wysłuchać jej skrzętnie przygotowanej prezentacji, po prostu wręczy jej wypowiedzenie. Pogrążona we własnych myślach o tym, jak to będzie zostać zwolnioną za obrazę prezesa i jak ta sytuacja wpłynie na jej pozycję w branży. Nawet się nie spostrzegła, gdy zegarek na jej nadgarstku pokazał siedemnastą. Gdy z uczuciem ogromnej ulgi miała zamykać komputer, zobaczyła migającą ikonkę korporacyjnego czatu. O kurwa! Tym razem wypowiedziała każdą literę bardzo wyraźnie i bardzo głośno. Tak głośno, że wszyscy jej współpracownicy odwrócili się, aby spojrzeć, co się stało. Ale ona postanowiła nawet się do nich nie odwracać. W tej sytuacji miała ich spojrzenie głęboko w dupie. Jutro, punkt dziewiąta. Nie spóźnij się. Zaczęła czytać wiadomość od Anny. Gabinet prezesa będziesz pierwsza, masz kwadrans. Prosił też, abym ci przekazała, żebyś zostawiła swój niewyparzony język w domu. Może ty wiesz, o co mu chodzi? Lena wiedziała. Niestety. Była pewna, że już teraz mogłaby wyciągnąć z podbiórka jeden z kartonów i spakować do niego wszystkie swoje rzeczy. Ale ten dramat będzie musiał poczekać. Ociągając się, wzięła torebkę, zmieniła szpilki na trampki i ruszyła w stronę wyjścia. Żyła nadzieją, że mimo wszystko uda się jej jakoś wybrnąć z tej patowej sytuacji, a nowy prezes okaże się choć trochę wyrozumiały. Szybko jednak przypomniała sobie, że dziewczyny mówiły o jego wielkim ego. Tacy mężczyźni nie odpuszczają, a już na pewno nie kobietom takim jak ja, pomyślała wychodząc przez szklane drzwi z logo firmy. Gdy wróciła do domu, dochodziła dwudziesta. Chciała włączyć telewizor, ale gdy zobaczyła na ekranie migającą ikonkę Netflixa, szybko zrezygnowała. Zamiast tego ruszyła pod prysznic, żeby zmyć z siebie to, co wydarzyło się dzisiaj i przez ostatni cały rok. Rozebrała się powoli, rzucając brudną od kawy bluzkę na podłogę i odkręciła gorącą wodę. Poczuła ciepło, a gdy strumień wody zaczął spływać po jej nagim ciele, Pierwszą myśl, którą podsunął jej mózg, był Fryderyk. Spojrzała na swoją bluzkę leżącą na podłodze i przypomniała sobie jego szerokie przedramiona, wystające spod podwiniętych rękawów koszuli. Widziała jego granatowe oczy, pełne wargi i czuła zapach jego skóry tak intensywnie, jakby stał za nią, przywierając do jej pleców swoim umięśnionym torsem chciała zmusić swoją wyobraźnię do zamknięcia się, ale wiedziała, że to się nie uda. Nie, jeśli rządzi nią Fryderyk Baker. Piekielnie seksowny i cholernie zawzięty koszmar na jawie. Zaczęła sobie wyobrażać, jak chwyta ją w talii, unosi i bez słowa zapytania bezbronną sadza na biurku. Czuła pod pośladkami chłodne drewno, a na biodrze zimny metal drugiego zegarka. Wyobrażała sobie, jak guzik po guziku, patrząc jej w oczy, rozpina jedwabną bluzkę i chwyta za koronkowy stanik, zdzierając go z niej jednym pociągnięciem. Czuła na piersi jego drapiący zarostem policzek, jego usta, język delikatnie całujący i liżące rowek między nimi. I ten stanowczy uścisk, który podtrzymywał jej głowę i ciągnął za włosy, gdy z rozkoszy wygięła się jak struna. Robił to władczo. Prawie bez litośnia, wszystko po to, by poczuła go jeszcze mocniej. Powoli, ale pewnie jego usta powędrowały na szyję, żeby zaraz znowu pieścić jej pierś. Czuła, jak liże jej sutek, jak łapie go między swoje zęby, tylko po to, żeby się w niego wgryźć i mocno za niego pociągnąć. A gdy z jej ust wydobywa się jęk pomieszanych ze sobą bólu i rozkoszy, on zatyka jej twarz dłonią, chcąc ją uciszyć. A ona i tak chciała więcej i więcej. Chciała, żeby zdjął z niej majtki, chciała, żeby rozchylił jej uda i zataczając palcem koła wokół jej łechtaczki, powoli w nią wszedł. Wystarczy, krzyknęła. Szybkim ruchem ściągnęła biały ręcznik z wieszaka obok prysznica, owinęła się nimi i dosłownie wypadła z kabiny. Była przerażona swoimi myślami, nad którymi zupełnie nie potrafiła zapanować. – Aż tak jesteś zdziwiona, Lena? – powiedział głos w jej głowie, ale nie należał do Leny. To był głos Fryderyka Bejkera. Rozdział drugi. W nocy nie mogła spać. Dlatego, gdy budzik zadzwonił o trzydzieści, przyjęła jego dźwięk z ulgą. Wiedziała, że dzisiaj prawdopodobnie pożegna się z ostatnim, stałym elementem jej życia – ale postanowiła, że zniesie to z godnością. Dlatego mimo parszywego nastroju postanowiła wyglądać jak milion dolarów. Przecież nic tak nie dodaje pewności siebie, a tego dzisiaj bardzo potrzebowała. Był na to tylko jeden sposób. Z szafy wyjęła obcisłą ołówkową spódnicę w kolorze głębokiej czerni. Opinający materiał idealnie podkreślał jej krągłe pośladki i szczupłą talię. W duecie z jedwabną beżową bluzką i czarnym body, które włożyła zamiast bielizny, sprawiał, że czuła się seksownie i profesjonalnie zarazem. Pozostawała jeszcze sprawa włosów i makijażu. Zawsze, gdy potrzebowała zastrzyku pewności siebie, robiła loki, które idealną kaskadą opadały jej na ramiona. W takiej fryzurze zbierała mnóstwo komplementów. Usta podkreśliła najciemniejszą szminką, jaka nadawała się do pracy. Założyła małe, diamentowe kolczyki, które rozświetlały jej cerę i tak już muśniętą rozświetlaczem. Na koniec skropiła szyję i nadgarstki perfumami o słodko-rzeźwiającym zapachu, które sama dla siebie wybrała jako prezent rozwodowy od przyjaciółek. Kiedy skończyła, spojrzała na swoje odbicie w lustrze i westchnęła za probatą. Od dawna nie wyglądała tak dobrze. Nie miała dla kogo się stroić, a narobienie tego dla siebie samej brakowało jej motywacji. I wszystko byłoby cudownie, gdyby tylko mogła pozbyć się natrętnej myśli, która kołatała w jej głowie i brzęczała jak natrętny owad. Czy rzeczywiście robię to tylko dla siebie? Kiedy dotarła do biura, ledwie dochodziła ósma trzydzieści. Miała jeszcze pół godziny do spotkania z Fryderykiem, ale postanowiła dziś zrezygnować z porannej kawy na parterze. Po nieprzespanej nocy rozpaczliwie wręcz potrzebowała dawki kofeiny, jednak tak bardzo nie chciała się na niego natknąć, że postanowiła ją sobie darować. Poszła prosto do wind, a stamtąd do swojego biurka. Gdy do niego podeszła i odsunęła krzesło, aby usiąść, na chwilę zamarła. Na blacie leżało pudełko z logo projektanta, o którego ciuchach marzyła, odkąd zarobiła swoje pierwsze pieniądze. Obok niego stał kubek z jeszcze ciepłą kawą z kawiarni na dole, a jednak dostała swoją dawkę kofeiny. Skonsternowana rozejrzała się po open Space, ale wiedziała, że nikogo tutaj nie zobaczy. Ósme trzydzieści to stanowczo zawczesna pora dla jej współpracowników. Nikt nie zjawiał się w biurze przed dziewiątą rano. Odłożyła więc swoje rzeczy, usiadła i otworzyła wieczko. W pudełku, zawinięta w piękny pergamin, leżała biała jedwabna koszula. Lena przez chwilę jej dotykała, rozkoszując się delikatnością materiału i zastanawiając się, czy to nie sen. Bluzka była w idealnym odcieniu bieli, a jej drobne guziki wyglądały jak prawdziwe perły. W popłochu zaczęła szukać liściku albo podpisu, ale nic takiego nie znalazła. Poza koszulą i papierem niczego nie było w środku. Kto do cholery podarowuje prezent o wartości mojej wypłaty i nawet się nie podpisuje. Wymamrotała do siebie pod nosem. Co ty tam masz? Natalia stanęła obok niej, zanim Lena zdążyła ją zauważyć. Chciała schować przed przyjaciółką prezent, ale było już za późno. Postanowiła zastosować inną taktykę rozproszenie. Co ty tu robisz tak wcześnie rano? Zapytała Natalię, przesuwając pudełko na skraj biurka i modląc się, aby nie zaczęła zadawać jej pytań. Muszę skończyć pilnie raport dla zarządu. Na wczoraj zapomniałam laptopa z biura. Widziałam cię na dole, gdy wchodziłaś do windy, ale chyba nie słyszałaś mojego wołania, tak bardzo byłaś zajęta tym, co się działo w twojej głowie. Ale nieważne. Zastanawia mnie, czy naprawdę myślisz, że nie dowiem się, co jest w tym pudełku? Natalia wskazała na prezent, ściągając idealne brwi i uśmiechając się ironicznie. Powiedz mi, co to jest, zamiast ukrywać się jak jakaś nastolatka z pierwszym piwem. Lena nie miała wyjścia. Musiała skapitulować. Biała, jedwabna koszula leżała na moim biurku, gdy przyszłam do biura. Powiedziała cicho, tak, żeby nikt poza przyjaciółką na pewno jej nie usłyszał. Natalia jednak nie dbała o takie błahostki jak dyskrecja. Roześmiała się głośno, jakby właśnie obchodziła pierwszą w życiu gwiazdkę i dostała wymarzony prezent. Lena, czyżbyś wreszcie wysłuchała mojego gadania i znalazła sobie porządnego adoratora? I do tego w pracy? Czy to oznacza, że jestem geniuszem psychologii? Naprawdę sądzisz, że wdałabym się w romans w pracy. Wiesz, co za to grozi? Lena spojrzała na przyjaciółkę z pobłażaniem. Po prostu myślałam, że choć raz w życiu wyrzekniesz się swoich zasad na rzecz czegoś znacznie ważniejszego, a mianowicie obezwładniającej ciało przyjemności? Uwierz mi, nagroda jest warta tego ryzyka. Dobry seks wpłynie pozytywnie na Twoje zdrowie. Co jest ważniejsze, zdrowie czy praca? Lena mimowolnie się uśmiechnęła. No właśnie, dodała triumfalnie. Ja, moja droga, uznaję seks za najlepsze naturalne lekarstwo i tobie też polecam. Wczoraj na przykład byłam w tym nowo otwartym klubie. Na szczęście Lena nie musiała wysłuchiwać szczegółów z wczorajszych podbojów Natalii, bo rozmowę przerwał im dźwięk otwierającej się windy. Natalia szybko upchnęła koszulę pod biurkiem i wzięła łyk kawy. Latę na podwójnym espresso, dokładnie takie, jakie piła każdego ranka. Podniosła głowę i zobaczyła Eni, która pewnym krokiem zbliżała się w ich stronę. Usłyszała prychnięcie natalii, ale nawet na nią nie spojrzała. Chyba już zaczęła obława na pana prezesa, powiedziała przyjaciółka, ale napoczuła ukłucie zazdrości. Rzeczywiście, wygląd Eni oraz jej reputacja mówiły same za siebie. Jej dekolty zawsze były troszkę zbyt głębokie, spódniczki za krótkie, a makijaż zbytnio krzykliwy. Choć była bardzo życzliwą osobą i Lena nie potrafiła jej nie lubić, fakty pozostawały faktami. Annie miała co najmniej trzy biurowe romanse na koncie, o których Lena wiedziała. A jej kochankami zostawali dyrektorzy i menedżerowie. Wydawało się, że wyznawała zasadę: im wyższe stanowisko, tym lepszy seks. Dlatego nie dziwił fakt, że skoro została asystentką samego prezesa, dziewczyna mu nie odpuści. Cześć Lena, przyszłam ci przypomnieć, że o dziewiątej zaczynasz spotkanie z Riko, Powiedziała uprzejmym tonem Eni i uśmiechnęła się szeroko. Cześć Eni, odparła Natalia, machając ręką przed twarzą dziewczyny. Powiedzieć, że się nie lubiły, to jakby skłamać. Było o wiele gorzej. Riko? Zapytała zdziwiona Lena, nie zwracając uwagi na ich gierki. Eni zirytowana przewróciła oczami, tak, jakby miała do czynienia z największą ignorantką, jaka chodzi po tej ziemi. Tak. Prawdziwe imię naszego prezesa to Frederico, ale znajomi mówią na niego Riko. Wychowywał się w Londynie i po wyjeździe z Polski rodzice zmienili jego imię na bardziej międzynarodowe. Wytłumaczyła z politowaniem Lenie. A skąd ty to wiesz? O niczym takim nie wspominał na wczorajszym powitaniu. Czuła, jak w środku gotuje się ze złości. Wypiliśmy wczoraj kilka drinków, tak na dobry początek współpracy. Proszę nie spóźnij się, kochana, mamy dzisiaj naprawdę wiele spotkań. Powodzenia! Mówiąc to, posłała jej słodki uśmiech, odwróciła się na pięcie i w podskokach odeszła. Ewidentnie czuła się teraz kimś ważnym, co niesamowicie działało lenie na nerwy. Bardziej denerwował ją chyba tylko jej szef. Aha, więc to tak, taki jest, Riko. Wysyczała w złości, prześmiewczo akcentując skrót jego imienia. W pierwszym dniu nowej pracy, jako prezes, osoba reprezentująca interesy firmy na całym świecie, zaprasza swoją asystentkę na drinki, a ona chodzi i rozpowiada o tym każdemu, kto chce jej słuchać. Czy oni w ogóle wiedzą, co to są zasady moralne albo kodeks korporacyjny? Niezły amant z tego Rico, ma nerwy ze stali. To muszę przyznać. Zamilkła na chwilę, bo Natalia patrzyła na nią wielkimi oczami. Czemu tak na mnie patrzysz? Zresztą, nieważne, muszę już iść. Po tym, jak nazwałam go krytynem, ostatnia rzecz, której potrzebuje to spóźnienie. Ignorując przyjaciółkę, postanowiła kierować się na górę do jego gabinetu. Z nową energią, która była wybuchową mieszanką pewności siebie i gniewu, przestała w siebie wątpić. Chciała udowodnić Fryderykowi, że znalazła się w tym miejscu dzięki swojej pracowitości, uporowi i inteligencji, a przez ostatnie sześć lat pracy w tej firmie oddała jej wszystko, co miała, nawet swoje małżeństwo. Znała się na tej robocie jak nikt inny i choćby nazwała go kretynem do kwadratu, na co z pewnością zasługiwał, nie miał prawa wyrzucić jej z pracy, skoro sam nie przestrzegał podstawowych zasad. I to, że był przystojny, a nawet cholernie przystojny, nie miało tu nic do rzeczy. Pewnym krokiem ruszyła przed siebie prosto do otwierających się drzwi windy. Nie zdążyła jednak do niej wsiąść, bo Natalia ją zatrzymała, łapiąc stanowczo za ramię. – Słodki Jezulena, zaczynam się ciebie bać. Czy ty wczoraj choć na chwilę otworzyłaś komputer? – Może trochę udawałam, że pracuję – przyznała niechętnie – nie chciała powiedzieć Natalii, że bała się sprawdzić maila, bo wiedziała, co w nim znajdzie. Wypowiedzenie. Miałam do ciebie zadzwonić, ale moją uwagę rozproszyło ciacho przy barze. Wczoraj wszyscy menedżerowie byli z Fryderykiem na powitalnym drinku. Byłaś jedyną, która nie przyjęła jego zaproszenia. Natalia przestraszyła się, bo Lena po tych słowach zrobiła się blada jak ściana. Dobrze się czujesz? Ja. Cholera jasna. Naprawdę byli wszyscy poza mną? Mhm. I on nie omieszkał tego skomentować, uwierz mi. Nie był zadowolony. Ale taki gniewny był bardzo pociągający. Zresztą sama teraz tego doświadczysz. Zrygnęła się, jakby właśnie przeszły ją przyjemne dreszcze. Aż ci zazdroszczę, leniutku. Nie martw się, mimo wszystko wydaje się fajnym facetem. Zdystansowanym, aroganckim i z wielkim ego. Ale takich lubimy najbardziej, nieprawdaż? Lena powstrzymała się przed odpysknięciem przyjaciółce, że to ona najbardziej takich lubi. W tym samym momencie za plecami Natalii pojawiła się Emi, upominając Lenę, że do spotkania z Fryderykiem zostało jej raptem trzy minuty i o czymkolwiek rozmawia z Natalią będą musiały to przełożyć. Lena poczuła, jak jej ciało zaczyna gotować się od środka. Posłała przyjaciółce błagalne spojrzenie, aby zrobiła coś, co pozwoli im dokończyć rozmowę. Pilnie potrzebowała jakiejś magicznej rady albo chociaż pocieszenia. Natalia zrozumiała ją bez słów, jednak niewiele mogła w tej sytuacji zrobić. Wzruszyła ramionami w geście zrezygnowania, po czym uśmiechnęła się do niej szeroko i podniosła kciuki, aby dodać jej otuchy. — Wiesz, że on nie lubi czekać — powiedziała Eni, naciskając przycisk czternastego piętra, na którym znajdował się gabinet prezesa. A ja, jako jego nowa asystentka, muszę pilnować kalendarza spotkań. Wiesz, jakie to dla mnie ważne, nie chcę być jego asystentką za długo. Mówiąc to, puściła do niej oczko. Na dźwięk tych słów Lena zemdliło. Nie mogła zrozumieć, jak można chcieć robić karierę w ten sposób i nawet tego nie ukrywać. Czy ona naprawdę nie obawiała się konsekwencji? Gdy znalazły się pod drzwiami gabinetu Fryderyka, serce stanęło jej w gardle. A z żołądka zrobił się supeł. Usilnie próbowała sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz tak bardzo się denerwowała, ale bez skutku. Musiała pogodzić się z myślą, że to jej pierwszy raz. Stojąc przed szklanym wejściem, obserwowała go przez chwilę, wykorzystując fakt, że on jeszcze jej nie dostrzegł. Siedział pochylony nad oprawionym w skórę czarnym notatnikiem. I gryzł skówkę wiecznego pióra. Jego blond włosy były dzisiaj jeszcze bardziej rozwiane, a granatowe oczy przypominały lodowaty ocean. Ich chłód dodatkowo podkreślały gniewne, zmarszczone brwi. Wyglądał jak rozwścieczony heros, równocześnie majestatyczny, pociągający i przerażający. Eni zapukała w szklane drzwi i uchyliła je delikatnie. Fryderyk podniósł na nie wzrok, a Lena dostrzegła, jak delikatnie drgnął dołeczek w jego podbródku. Poczuła, jak jej zęby zaczynają niekontrolowanie o siebie stukać. Przyprowadziłam Lenę z działu marketingu i sprzedaży RTV. Opowiedzi o linii premium naszych sprzętów. Powiedziała Eni i zaprosiła Lenę do gabinetu. Gdy drzwi się za nią zamknęły, Fryderyk gestem pokazał jej, aby usiadła na krześle po drugiej stronie biurka. Równocześnie poluzowując granatowy krawat i rozpinając górny guzik koszuli Lena usiadła czując, że cała pewność siebie ją opuszcza, a zdobyta przed chwilą wola walki ucieka jak powietrze z balonika. Musiała szybko zebrać się do kupy, bo wiedziała, że to spotkanie nie będzie tak przyjemne jak leniwy niedzielny poranek, pewnie bardziej jak pracowity poniedziałek. Sprawy nie ułatwiał fakt, że gdy zobaczyła go z bliska, Wydał się jej jeszcze bardziej przystojny. Mimo, że miał tylko 35 lat, co zapamiętała z korytarzowych szeptów, wokół jego granatowych oczu było kilka delikatnych zmarszczek, które dodawały mu charakteru i niezrozumiałego uroku. Jego twarz pokrywał idealny, jasny zarost, dokładnie taki, jakby nie golił się od dwóch dni. Niebieską koszulę podwinął do samych łokci, ukazując opalone i umięśnione przedramiona pokryte małymi, pulsującymi żyłkami. W rozpiętej koszuli Lena mogła wreszcie zobaczyć jego smukłą szyję i majestatyczne jabłka Adama. Niestety miała do nich ogromną słabość i z całej siły próbowała się na nie nie gapić. Nie było to łatwe szczególnie, że jedyne o czym myślała to jak smakowałaby jego skóra, gdyby mogła zbadać ją koniuszkiem języka? Przyszła tutaj walczyć o swoją godność i posadę, dokładnie w takiej kolejności, ale obawiała się, że już przegrała walkowerem. Od kiedy jesteś słabą idiotką, która ugina kolana przed byle facetem? Zganiła się w myślach, zaciskając palce mocniej na obudowie laptopa. Dzień dobry. Zaczął Fryderyk oficjalnym tonem w niczym nie przypominającym tego wczorajszego, przyjacielskiego, którym raczył wszystkich podczas swojego powitania, czyli przedstawienie, czas zacząć. Nie będę kłamał, że bardzo miło jest poznać kogoś, kto w taki sposób mówi o mnie, gdy myśli, że nie słyszy. Otóż Leno, tak? Upewnił się, że tak brzmi jej imię, jednak ona była przekonana, że świetnie wiedział, jak się nazywa. Mimo to niechętnie kiwnęła głową, pozwalając mu kontynuować. Z mojego doświadczenia relacje służbowe, które zaczynają się w taki sposób, po prostu się nie sprawdzają. Przerwał na chwilę i złożył dłonie w piramidkę, tak jak robili rasowi mówcy i ludzie sukcesu. Twarz Frederyka była nieprzenikniona, jednak lena czuła w powietrzu jego urażoną dumę. Przez moment była gotowa lizać jego szyję, ale dokładnie w chwili, gdy się odezwał, miała go już serdecznie dosyć. Był tak pewny siebie że aż arogancki, co niesamowicie działało jej na nerwy. W tej branży było mnóstwo takich mężczyzn. Myśleli, że dzięki swojej pozycji i kasie cały świat leży u ich stóp. Ale Lena nigdy się na to nie nabierała i zamierzała zacząć, nawet mimo jego zabójczego ciała. Ujmijmy to w ten sposób. Nic bardziej mnie nie irytuje niż pochopne oceny, nie poparte żadnymi twardymi dowodami. Takie czcze gadanie uznaję za marnotrawienie energii, którą można by wykorzystać na pracę. Mówiąc to wstał i oparł się swoimi idealnymi umięśnionymi rękami o blad biurka. Jego mięśnie napięły się, a podwinięta koszula tylko podkreślała masywne męskie dłonie. Zmarszczone brwi i gniewne spojrzenie prezesa kontrastowały z uniesionymi w bladym uśmiechu kącikami ust. Bez wątpienia czerpał satysfakcję z torturowania jej, myśląc, że dziewczyna okaże skruchę. Przez chwilę zastanawiała się, co odpowiedzieć, ale było dla niej jasne, że zaraz będzie wychodzić stąd ze spakowanym kartonem. Cóż więc miała do stracenia? Odniesiesz się w jakiś sposób? Lena aż zamrugała słysząc jego ostry jak nóż szefa kuchni ton. Odchrząknęła, po czym odpowiedziała, unosząc wyżej podbródek. Masz rację. Zachowałam się nieodpowiedzialnie i niegrzecznie. Wstała i oparła się o przeciwległy skraj jego biurka. Miała poczucie, że nad nią górował i bardzo jej się to nie podobało. Ale to w jaki sposób właśnie mnie potraktowałeś? Nie jest to wiele lepsze niż moje słowa w kawiarni. Czyżby? Zakpił i wychylił się jeszcze bardziej w jej stronę, tak że teraz ich twarze były blisko siebie. Ewidentnie znał wszystkie możliwe sztuczki, które pomagały mu pokonać przeciwnika i nie miał oporów, aby ich użyć. Mhm. Lena przytaknęła gniewnie, po czym wykorzystała jego własną broń. Fryderyku, tak? Wiedziała, że jest już daleko za granicą dobrego smaku, ale teraz naprawdę nie mogła się zatrzymać. Postawiła więc wszystko na jedną kartę. Była winna, to prawda, a on usłyszałby jej przeprosiny, gdyby nie był takim aroganckim dupkiem. Na jej słowa Fryderyk zareagował w najmniej spodziewany sposób. Zaśmiał się głośno, a w jego śmiechu Lena słyszała szczere rozbawienie. Chyba dawno nie spotkał kogoś, kto by się go nie bał. W duchu podziękowała sobie za desperację, która pozwoliła jej działać mimo strachu. Gdy skończył się śmiać, powoli usiadł, ręką wskazując jej, aby zrobiła to samo, co oznaczało, że choćby w tym momencie jeszcze jej nie zwolni. Po chwili patrzenia na nią z mieszanką rozdrażnienia i rozbawienia, w końcu się odezwał. Miło mi cię w końcu poznać, Leno, powiedział, kładąc akcent na jej imię. A jego głos był tak wibrujący, że Lena czuła go w podbrzuszu. Skoro formalności mamy za sobą, chciałbym zapytać, czy spędziłaś wczoraj miło wieczór przy Netflixie. Najlepiej z winem nieskawą ze względu na porę. Jego ton dalej ociekał wyższością, a spojrzenie drążyło dziurę w jej piersi tak, jakby chciało się przez nią przewiercić i zabić bez używania rąk. Czyżby to była nowa strategia zemsty? Chciał męczyć ją do skutku, ale Lena nie zamierzała chować głowy w piasek. – Spałam – odpowiedziała zdawkowo. – Spałaś – powtórzył Fryderyk, nie Czy to spotkanie mogło pójść gorzej? – Tak, to właśnie powiedziałam. Czy mam mówić do ciebie głośniej? Gdy tylko to powiedziała, fala gorąca przemknęła po jej twarzy. – Uwierz mi, jak wszystko, mój słuch działa bez zarzutu – Powiedział, zaciskając mocno dłoń na eleganckim wiecznym piórze: Po prostu brakowało nam ciebie wczoraj na naszym wieczornym spotkaniu. Nie bo przebywanie przy tobie okazuje się nielada wyzwaniem. Odchrząknął, ale się nie zatrzymał. Ale reszcie zespołu na pewno. Eni mówiła, że byłaś jedyną spośród wszystkich menedżerów, która nie odpowiedziała na moje zaproszenie. Spotkanie miało charakter nieformalny, ale następnym razem. Proszę, chociaż daj nam znać, bo jeszcze pomyślę, że jesteś niewychowana. Mówiąc to, spojrzał pewnie w jej oczy i pogroził palcem, jakby była malutkim dzieckiem. Dla Leny to już było za wiele. Nie zależało jej na tej pracy tak bardzo, żeby dawać się obrażać. Mogła już w tym momencie zacytować mu tak wiele przepisów kodeksu korporacyjnego, które złamał, że nie wie, czy starczyłoby jej czasu do końca spotkania. I choć ona także nie była bez winy, zdecydowała, że najlepiej będzie po prostu zakończyć te żałosne przepychanki. Spojrzała mu prosto w oczy i uśmiechnęła się sztucznie, po czym wstała, chcąc skierować się do wyjścia stamtąd prosto do domu. Jego ostry jak brzytwa głosy zatrzymał ją w momencie, gdy dotknęła klamki. – Tak łatwo się poddajesz? Czy chcesz mi powiedzieć, że oprócz dobrych manier nie masz w sobie także woli walki? – Boże, ten facet doprowadzał ją do szału. Do utraty nerwów dzieliły ją mniej niż milimetry, jednak mimo to postanowiła tu zostać. Choćby po to, żeby jeszcze bardziej go wkurzyć. Grał twardego, ale widziała, że denerwuje go tak samo jak on ją. I dla tej satysfakcji było warto to zrobić. Obydwu rzeczy mam aż w nadmiarze. Po prostu dzielę się nimi w odpowiednich okolicznościach. Wiem, jak bardzo zajęty musi być prezes, więc jeżeli nie masz nic przeciwko, zacznę już swoją prezentację. Powiedziała i nie czekając na odpowiedź, podłączyła swój laptop do rzutnika. Fryderyk jej nie zatrzymał, a na jego twarzy zobaczyła szeroki uśmiech. Jak widać, bawiło go to, że wyprowadził ją z równowagi. Udała, że nie widzi jego reakcji i po prostu zaczęła prezentację. Po ich spotkaniu zaraz zaczynała kolejne i nie miała zamiaru się na nie spóźnić. Nie przez tego buca. Jak dobrze wiesz, jestem odpowiedzialna za strategię marketingową linii premium naszych telewizorów. Wspólnie z dyrektorem działu Łukaszem opracowuję kampanię w telewizji, internecie i wszystkich możliwych kanałach. A ze swoich decyzji jestem skrupulatnie rozliczana. Lena zrobiła krótką pauzę na wzięcie głębszego oddechu i spojrzała na Fryderyka. Jego twarz dalej wyrażała złość, a jej postawa nie robiła na nim najmniejszego wrażenia. Siedział wygodnie oparty w biurowym krześle i słuchał jej, śledząc wzrokiem różowe wargi dziewczyny. Linia jego szczęki była tak wyraźna, jakby nie mógł powstrzymać się przed zaciskaniem zębów. To, co udało nam się osiągnąć w zeszłym roku, to nie tylko zwiększenie sprzedaży o dobre 20% lecz także znaczne pogłębienie zaufania klientów do naszej marki, co potwierdziły liczne grupy fokusowe. Przedstawiła zgrabnie Lena, powoli przechodząc od slajdu do slajdu. Gdy dotarła do podsumowania strategii marketingowej, w drzwiach pojawiła się Annie, przypominając, że kolejny menedżer czeka już od pięciu minut pod gabinetem Fryderyka. W tym Lena widziała swoją szansę. Miała już podziurki w nosie tego nieznośnego gbura, który przez całą prezentację ewidentnie z niej kpił. Była najlepsza w tej firmie, a on chciał, żeby poczuła się jak totalne zero, choć nie odezwał się ani słowem. Po tej rozmowie było jasne, że ten facet szczerze jej nie znosił. Rozumiem, powiedział Fryderyk do Eni, a jego głos wyrażał ulgę. Mimo to ruchem ręki kazał asystentce się wycofać, żeby mogli jeszcze przez chwilę porozmawiać. Mam kilka uwag, zwrócił się do Leny. Przedyskutuję je z Łukaszem i postaram się dać ci znać, najpóźniej do piątku, nad czym chciałbym jeszcze popracować. Dobrze, odpowiedziała, nie mogąc wydukać z siebie nic więcej, choć poczuła się urażona uwagami co do jej strategii. Wierzyła w swoją biznesową intuicję, a dotychczas jej plany marketingowe przyniosły firmie jedynie znaczne zyski. Jeżeli ten baran tego nie rozumiał, ich konkurencja na pewno chętnie się o tym przekona. Jednak Fryderyk Baker był jak jajko z niespodzianką, które rodzice kupowali jej w dzieciństwie. Niezależnie od tego, jakiej zabawki w środku się spodziewała, potrząsając pudełeczkiem, zawsze znajdowała coś zupełnie innego. Twoje myślenie biznesowe jest intrygujące. Nie jestem tylko jeszcze pewien, czy mi się to podoba, czy nie. Powiedział, po czym na chwilę się zatrzymał, jakby chciał dobrze przemyśleć kolejne słowa. Lena patrzyła na niego wyczekująco. Mam jednak nadzieję, że zechcesz zatrzymać prezent. Naprawdę dobrze byś w niej wyglądała. Te słowa wypowiedział prawie szeptem, uśmiechając się do niej niewinnie. Co do diabła? Tak koszula była od ciebie? Zapytała niedowierzając. A niby od kogo? odbił zgrabnie piłeczkę po czym wyjaśnił zawsze wyrównuję swoje rachunki nawet jeśli to ty na mnie wpadłaś to twoja bluzka została zniszczona te słowa podziałały na lenę jak kubeł zimnej wody skóra na całym ciele ścierpła, a w gardle poczuła gorzki smak dawał jej prezent w taki sposób kto tak w ogóle robi może bezczelny seksowny i niegrzeczny prezes jeśli myślisz, że dzięki takim prezentom zmienię o tobie zdanie, to wiedz, że się mylisz. Bardzo dziękuję, ale wolałabym przyjść tutaj w samym staniku niż nosić tę bluzkę. Udźwignęła jego spojrzenie, choć nie było to łatwe. Jeśli chciał się zabawić, to ona go nauczy, jak to robić. Gdybym wiedział, że taka będzie twoja reakcja, dorzuciłbym jeszcze spódnicę. Powiedział i spojrzał jej prowokująco w oczy. To było jawne molestowanie seksualne i Lena nie zamierzała puścić mu tego płazem. Po jednym dniu w nowej firmie chcesz wylecieć? Wiesz, że jeśli zgłoszę to do HR, spakujesz swoje rzeczy jeszcze przed końcem dnia. A to będzie tylko szczyt góry lodowej, zaraz nad obrażaniem i niestosownym zachowaniem. Coś czuję, że złożę długą listę. Powiedziała Lena i skrzyżowała ramiona na piersi w geście triumfu. Teraz to ona była górą, a nie przemądrzały pan prezes. Powodzenia, odpowiedział i choć było to tylko jedno słowo, jego ton wyrażał więcej niż ich tysiąc. Nie bał się tych gruźb i ona wcale mu się nie dziwiła. Nie miała żadnych dowodów, to było słowo przeciwko słowu. Była pewna, że właśnie dlatego nie zostawił żadnego liściku przy prezencie. Nie chciał zostawić po sobie śladów. Przebywała z nim krócej niż pół godziny, a czuła się jakby najedzona po brzegi wsiadła do roller kostera. Słowem, potwornie chciało jej się wymiotować. Po chwili niezręcznej ciszy wyciągnął do niej rękę, chcąc się pożegnać, a ona ujęła ją ostrożnie. Idealnie potrafił wyczuć moment. Była tak skołowana i zmęczona, że pewnie podałaby ją samemu diabłu. Jego uścisk był pewny i mocny, a jego skóra przyjemnie miękka. Dłoń Fryderyka była dwa razy większa od jej, i Lena miała poczucie, że wręcz tonie w tym uścisku. Patrzyli sobie przez chwilę w oczy, a żadne z nich nie chciało zabrać ręki. Pierwszy odezwał się prezes. Taka drobna rada na przyszłość. Jeśli chcesz zachować posadę, trzymaj język w tych swoich słodkich ustach. Po czym zupełnie niespodziewanie dla nich obojga, zamiast wypuścić jej rękę, mocniej ją ujął i jednym ruchem przyciągnął do siebie złamał tym samym większość zasad kodeksu firmy w mniej niż godzinę kiedy ich chciała się zetknęły lena poczuła jego twardy tors i zastanawiała się czy on też czuje że jej sutki zrobiły się twarde w mniej niż sekundę jej oddech przyspieszył wprawiając w drżenie klatkę piersiową czego z tak bliska nie mogła ukryć fryderyk położył swój policzek na jej policzku a jego zarost lekko łaskotał jej twarz. Gdy zdenerwowana dotykałaś dekoltu bluzki, widziałem, co masz pod spodem. I coś mi mówi, że ten gorset włożyłaś specjalnie dla mnie. Wypowiadając ostatnie zdanie, puścił gwałtownie jej rękę, odsunął się nieznacznie, ale na tyle, że nadal czuła oszałamiający zapach drogich perfum, wymieszanych z zapachem jego skóry. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl